Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Kant i zapraszam was w przygodę pełną 8 bitów żywcem wyjętych z NES-a lub jak ktoś woli Pegasusa w gierce Knights of the Road. Zaczynamy, nie przedłużamy. Mroczna postać na horyzoncie. Glisz. Nie wygląda jak Glisz. King Theobald, report. A akurat kamerę mam, gdzie tekst jest. A batch of new material has arrived. Splendid. Let the soldiers rest and then go a hunt on a hunt again. Yes, sir. Edith. There's not much left. Lecimy. To klasyczna platformówka właśnie taka w 8 bitach jak. Fred, get ready. Looks like some nice loot is coming our way. Aiwa. Wygląda jak wróżka z Piotrusia Pana, dzwoneczek. Hello, let's get to it then. Your money or your lives, gentlemen. No, jesteśmy rabusiami, okej. Okay? Fred and Aiwa are outlaws. They roam the country roads, robbing the rich, but not the poor. Okej, okay, czyli to prawie Robin Hood. Aiwa is a fairy and she is magical. She can transform into a magical shield boomerang. Fred uses it to protect himself and to attack enemies. Okay. Fred's power and Iowa's magic have always helped the two to escape troubles. However, they are not yet aware of what a perilous adventure lies ahead. Iha, wróżka, która zmienia się w tarczę boomerang. Ciekawe. Okay. Jesteśmy dosłownie w lewym dolnym rogu, tam gdzie ja i moja kamera. Start. No. Co mam kliknąć? Dobra, chyba. Yeah. Okej, okay, let's go. Red White Read Signs, okej. Okay. Standardowy tutorial. Nie mogę rzucać tym. Aha, jak nacisnę w powietrze, to mam odbijanko, okej. Okay. Exo throw your shield, press X while jumping to attack enemy, tu czy coś tam. Uwaga. Pieniądze, dobra. Let's go. Press A while jumping to do a double jump. Double jump reaches if you recharge if you land on a hit on enemy your head, okay. Money. You use your mana when throwing the shield to regain your mana, collect bottles and attack enemies by jumping on them. Okay, okay, dobra, jest faktycznie jakaś mana. Hold B block and deflect incoming bullets. Incoming bullets. No to nam się zablokował, nie? Aha, no tak ciężko jest się blokować, jak się wyrzuci tarczę. Da się tu kucać? Nie da się. Chłopco zginął na prawie że pierwszych mopkach. No ha, od początku prawie. No dobra. No to dobrze, jest czuć klimat gierek z Pegasusa NES-a, że jak się zginie, to się jednak trochę ma do odnowienia drogi. Okej. Okay. Mm. Dobra, idziemy. Nie ma czasu do stracenia. Flaszka z panną, ale to mam pół teraz już akurat. Ojej, tam jest jakiś secret passage. Podążaj za ptaszkiem. Pieniądze tylko były, okej. Okay. Wizard. Greetings to you, traveler. I am a wandering magician. There is no doubt that you'll meet other magicians on your journey. I have a spell that can save your progress. For a small fee, I can write your name down into this magical book. If you fail, my spell will resurrect you right here I stand. Right where I stand. Would you like to use my services? The price is 5 money. 5 gold, yes. I'm sure you've made the right choice. Mimo tak zapisywanie się za kasę.
Nie masz kasy, nie masz save'a. Helpful hint. If you had a chest and an item appears from it, but you don't manage to collect it before the item is gone, it's not a big deal. You can resume from your previous save checkpoint and the chest will respawn as well. All decks while jumping land on spikes of dobra. Gotowo, żebym zeskoczył. Money. Stand next to the slope jump and then press X. After landing, you will start going down the slope when doing so. Press A to jump higher. Pizdonko. Zapisać. Greeting, would you like to use services? Yes, I do. Good deal, dawaj bossa. Press hold X while jumping, land on water, not drawn. Aczkolwiek, uwaga. Tu wygląda, jakby tam coś było. Nie ma nic, okej. Dun. Nawet skrzynka. Czyli dwie kratki za wodospadem po prawej. O, prawie. No, kuźwa. Nie da się doskoczyć, czy co? Musi się dać. Teraz nie doskoczy, teraz mówi się trudno. No, dało się. Pieniądze są ważne, zwłaszcza, że trzeba zapłacić czarodziejowi, żeby się zapisać. Co to za bard? Siema gościu. A, to jest wróg, okej. Wyglądał jak ja, więc myślałem, że kompan. Miasto jakieś. Dzień dobry. There are vile knights and soldiers scurrying about everywhere in our area now. That's why mom forbade me to leave your village. Okej. Are you the mom? I used to go to the nearby village to visit my grandmother, now I can't. I'm afraid of the giant knight and his soldiers. I have no clue what the soldiers are looking for in our forest, not mushrooms for sure. Now my neighbor told me that he once saw one of the soldiers catch a forest fairy, put her in a bag and quickly go away. But I'm not even sure if it's true. My neighbor is a notable drunkard. Okay. Voilà. Siema. Hello, I would like to save game. Dobra, odzyskana mana, odzyskane życie. Możemy iść dalej. Nie zdążyłem podskoczyć. Nie może kliknąłem. Może powinienem zdążyć podskoczyć, to nie zdążyłem. Money. Piranie. Siema, złodziej. The soldiers installed this steel grating
As you can see, it's locked. Most likely they gave the key to the troll that was supposed to guard this tunnel, but trolls are slow and on the uptake. It probably forgot about the assignment, went hunting and got lost. Hey, Mr. Magician. Good day, there's a dangerous troll roaming nearby. If you plan to fight it, some Becca won't hurt. Shima. Ma trolu. I mi taki, no to bardzo trudny ten przyspiech był, muszę przyznać. Tu gdzieś jeszcze to w prawo coś było, więc zobaczymy co tam jest. Jump and hit the enemy, the dummy on the head to restore your mana. Okej, okay, aha, żeby przed bossem się można było na regenerowanie. Nie wiem, w jakim celu, chyba że tutaj jest ci goście, coś może mi powiedzą. King Theobald ruled well, loved and admired by all, when suddenly an evil befell. The queen was struck by a spell. Demand of my brother and I gig around the area. We do performances to let people have some fun. However, our horsey recently ran away and we are stuck here now. It's all Carrot's fault. Dobra, to tak wygląda, jakbym od drugiej strony miał się tam dostać. No, zapiszemy się jeszcze raz. Żeby mieć po prostu zapis już po pokonaniu trolla. Którym sesja zapisał się? Go kuźwa, to tego się nie spodziewał. No dobra, to skrzynkę, żeby wziąć, to musiałbym zblokować tarczę po prostu. Znaczy no, strzał i on by poleciał do góry wtedy. Tylko od tej strony tak średnio. No dobra. Leczenie by mi się przydało. Jak zginę, to będę musiał iść z powrotem od Wizarda. Jakoś sprawić, żeby tam strzelił. Tego się nie spodziewałem. Ale wjechał, kurde, z slajdem. O, dobra, bym się zapatrzył, kurde. No, analog mi odbił w prawo. Się postać obróciła. O. O! O, jest wizard. Jest magician. Hello, congratulations, you managed to find my secret hideout.
Splendid. I would like to use your secret hideout. No, dobra. Gigantic skrzynia. A tu jest jakieś wejście. Trzeba się jakoś tam dostać, ten kamyczek do czegoś jest. Dobra. Pieniądze. No, chyba że tutaj może... Kurde, nie będziemy się chciał naokoło. Jakiegoś przez tą ścianę, nie? No dobra. Jak dam zaraz exit i continue, to powinienem być od tego checkpointa tutaj dokładnie. Okej. Okay. Looks like we have found an ancient spell scroll, but it's just a bit of it. I haven't figured out what kind of power it holds. How about looking for the missing pages? It may turn out to come in handy. Find this item, spell page. No, jeszcze tak mi się wydawało, że musi tu być coś. Aha, to mam jedną z wielu, kurde. Ciekawe, że nie było tutaj teraz tego, skrzyni. Skoro ja to zebrałem przed czytaniem, że tak powiem, więc teoretycznie ta skrzynia powinna tu jeszcze być. Oj. Noż ty. Jeden HP mam. Jakbym się postać nie obróciła w lewo, to bym... Możesz to blokować. Ciaciek. Że jakiś koniec planszy by się już tutaj mógł zbliżać. Greetings to you, traveler. Hello, zabij mnie. Tu nie ma nic, ok? Spróbujmy to spaść, czy się... Dobra, ginę, ok. Chciałem sprawdzić. I puściłem przycisk. Aha, tamten też strzelał, więc nie musiałem tutaj blokować. No to jest to, co na trailerze było widać, czyli... O kuźwa, nie podskoczyło mi. Dobra. Co to było na trailerku, że tutaj można było się dostać? Ale to tutaj jest, czy nie? Bo tak mam dwa skoki, to nie wiem. Jakaś wioska. Hello, old man Eric went to challenge the giant knight. Eric is the strongest man in our village. I hope he can do it.
Kowal jakiś? I'm sorry buddy, I'm out of stock. It's all thanks to the soldiers. We ended up in this kind of situation. So I forged an armor and a sword for Eric using all the materials I had left. Riku, werewolf. Werewolves like myself have an innate ability to regenerate, so I created a spell to heal wounds, because it's 150. Nie stać mnie. Because not enough money, serio. In. Hello there, do you believe fairies exist? Yes, she sure does. One of them is right in front of you. Your shield can speak? That's right, it's my familiar. A familiar? I remember reading about them in books, but I thought they were only fairy tales. Dobra, to jest karczma. Jakoś za 150 golda ma jakieś leczenie, kurde. Jakbym grał bez zapisów, to bym pewnie uzbierał. I've seen the banker burying something next to that tree. Wow, that looks pricey. Good that we decided to check it. Kurde, no dwa mi brakuje. Z kitu dwa golda mi brakuje. A jeszcze będzie trzeba się zaraz zapisać za 5. My dad will take down this giant knight, you'll see. My dad is the bravest man in the world. Greetings. So you have the giant knight, he's a very tough opponent. Would you like to use my services? Yes, your mana be strong. Boże, mi się udało zbierać te 7 golda gdzieś tutaj jeszcze, z jakiejś skrzynki. Oj, chyba nie dał rady. The giant knight is so strong, I was fighting with all my strength, but beware of his spear. Let's go, bosik. Now, who do we have here, another brave fool? Let's see which one will break first, your shield or my spear. Whoa. Wyzorem co trafił? Ała. To gina, wiedziałem. Się obróciłem jeszcze w ogóle tyłem, a to nawet jak musiał być przodem zaatakował, to nic by to nie dało. Bo animacja by mnie zaciukała. No jakbym miał te 5 golda więcej. Ratytutut. Many nie mam. Aha. Zapomniałem, że tu się mana kończy, jak się bezustannie rzuca ta elektrum. Oho! Yeah. No idiota. Idiota. Zapomniałem, że się mana kończy i tak se klikam i co jest gracz, a nie mogę bić. Dobra. Na dzidę skoczyłem, a nie na niego.
Defeat the enemy, this enemy, one knight less. No, dobra, da się, tak myślałem, że bez many jestem i dupa. Wróżka, siema. To jest wróżek. Oh, you're here to rescue me? Thank you so much. Actually, we kinda hoped to rob this fort, but there doesn't seem to be any gold here. Oh, so you're robbers? Well, kind of. Why are you locked in the cage anyway? I'm not sure, but while being here I overheard the soldiers talking. They said that when they fill this cage up with fairies, they'll take them somewhere north. I see. Fred, why don't we head north? I'm sure we'll take a lot of booty on the way. Besides, I'd like to find out who and why would need to hunt down fairies. We could figure it out. Well, I don't know. Come on, it's gonna be fun. Well then, let's get going. Idziemy w górę. Dobra, teraz przydałby się Magician, żeby się zapisać. Tylko bywa, że to już jest zapisane, bo nie wiem. Ojejku, new troll here. Łucznicy jak Robin Hoody jakieś normalnie. A do góry nie ma nic więcej? Żeby tam skoczyć. Nope. Wow. Kurde, 150 golda, żeby mieć tamtego spela leczącego, no brakło mi dosłownie 2. Teraz to już dupa. Wow. Bag full of gold. Siema, magician. Greetings to you. My magic rod will resurrect you if you fail. The valley is invaded by orcs and goblins. This place is pretty dangerous. 5 za zapisik. Excellent. Dobra, i w tym momencie będziemy kończyć, proszę Państwa. Dajcie znać, czy Wam się gierka podoba. Ja ogólnie planowałem zrobić z tego serię, więc pewnie tak będzie, że sobie zrobię z tego serię tutaj na YouTubie. I tyle. Zobaczyłem w kolejnych materiałach, zobaczyłem na streamach. Przypominam, że od poniedziałku zacząłem znów restreamować tu i na Twitch i YouTube, czyli na obydwu platformach będę, więc zapraszam na streamy. Jeżeli ktoś woli oglądać na YouTubie, to będzie miał taką okazję. Jeżeli ktoś standardowo preferuje Twitcha, to tu się nic nie zmienia. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.